Rozdział 6. Służba Ducha Świętego w wierzącym. Duch Święty nie tylko mieszka w każdym wierzącym i działa przez niego, lecz również w nim. Ma pewne zadania, służbę, którą w nas sprawuje. W 3 rozdziale 2 listu do Koryntian apostoł Paweł pisze o różnych służbach nowego przymierza, śmierci, ducha, potępienia i sprawiedliwości. I łączy służbę ducha z chwałą, co widzimy w wersecie 8. Celem działania Ducha Świętego w nas jest zawsze doprowadzenie do zachwytu nad chwałą Pana Jezusa. To dlatego Pan powiedział o Duchu Świętym: On mnie uwielbi. W praktyce ma to dwojakie znaczenie. Duch Święty chce usunąć z naszego życia wszystko to, co jest sprzeczne z chwałą Pana Jezusa i co zaprząta naszą uwagę, nie pozwalając, byśmy zostali zachwyceni Jego wspaniałą osobą. To jest negujący charakter Jego służby. Duch Święty mówi tu stop, nie. Po drugie, Duch Święty chce aktywnie zajmować nas chwałą i znakomitością Pana, abyśmy, przyglądając się Jemu, zostali przemienieni w Jego obraz. 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. To jest aktywna strona Jego służby. Duch Święty mówi: ruszaj, tak. Powstrzymująca działalność Ducha Świętego. Słowo Boże przedstawia wierzącego jako człowieka, który otrzymał nowe życie i w którym mieszka Duch Boży. Nie zmienia to jednak faktu, że grzech jest w nim nadal obecny. Często mówimy o tak zwanej starej naturze, którą wierzący wciąż jeszcze posiada. Nawet jeśli wyrażenie to nie występuje w takiej formie w Słowie Bożym, to jednak to, co przez nie rozumiemy, opisano w Biblii wielokrotnie. Stara natura rodzi złe owoce w postaci grzechów, posługując się członkami naszego ciała, ustami, rękami itd. Wydaje uczynki ciała. Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Niewierzący potrafi tylko grzeszyć, ponieważ w nim czynna jest jedynie ta natura. Czy chce, czy nie chce, jest niewolnikiem grzechu. List do Rzymian, 6 rozdział, 17 werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Czy chce, czy nie chce, jest niewolnikiem grzechu, który panuje nad nim. W przeciwieństwie do niewierzącego, wierzący nie musi grzeszyć. To prawda, że nadal jesteśmy w stanie czynić zło i niestety w praktyce nierzadko nam się to zdarza, ale dyktatura grzechu już nas nie obejmuje. Wierzący uwolniony jest od mechanizmu zła. Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Rzymian 6 rozdział 18 i 22 werset. Wierzący nie jest już niewolnikiem grzechu. Jego stary człowiek został ukrzyżowany, a ciału został wypowiedziany wyrok śmierci. Umarliśmy dla grzechu, mówi o tym Rzymian 6:2. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Tym samym zostaliśmy uwolnieni od przymusu czynienia zła. Niemniej prawdą pozostaje fakt, że nadal jesteśmy w stanie zgrzeszyć. Wtedy nasze ciało używane jest przez mieszkający w nas grzech do cielesnych czynów, do życia według ciała. Rzymian 8:12. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. To w tym przypadku spotykamy się z hamującym działaniem ducha. Jego starania mają na celu powstrzymanie nas od grzechu. On jest mocą w nas, której potrzebujemy, abyśmy w praktyczny sposób potrafili zachowywać się jak martwi wobec grzechu. Jest to zakon ducha żywota w Chrystusie Jezusie, który uwalnia nas od zakonu grzechu i śmierci. Rzymian 8:2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To dlatego Paweł dochodzi ostatecznie do wniosku. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Słowo Boże wzywa nas zatem, abyśmy przez ducha umartwiali sprawy ciała. Są to rzeczy mające swe źródło w starej naturze. Są grzeszne i nie mogą ostać się w obliczu chwały Pana. Mieszkający w nas duch po pierwsze ostrzega nas przed grzechem, a po drugie daje nam siłę do odrzucania czynów starej natury, to znaczy uznawania, że są one złe i że również za nie Pan Jezus musiał oddać swoje życie. Do Kolosan skierowane zostało wezwanie. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Kolosan 3:5. Gdy zgrzeszymy już jako dzieci Boże, nie udajemy się po raz wtóry do przelanej krwi Zbawiciela, ale bolejemy na myśl o tym, że Pan Jezus musiał umrzeć również za grzechy, które popełniamy jako wierzący. Mieszkający w nas Duch Boży przeciwstawia się starej naturze. To właśnie o tym apostoł Paweł pisał do Galacjan. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Galacjan 5, rozdział 16-25 wersetu. Ciało zawsze chce odciągnąć nas od Pana i Jego chwały. Natomiast Duch prowadzi do Pana. Pomaga nam uważać siebie samych za umarłych dla grzechu. Rzymian 6:11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pomaga nam uważać siebie samych za umarłych dla grzechu i umartwiać uczynki ciała. Gdy jesteśmy Jemu posłuszni, może skierować naszą całą uwagę na chwałę Pana Jezusa. Aktywna działalność Ducha Świętego. Wzniosłym celem Ducha Świętego jest zawsze doprowadzenie nas do zachwytu nad chwałą Syna Bożego. Uczynić to może jednak tylko wtedy, gdy w naszym praktycznym życiu postępujemy według Ducha i dbamy o to, aby nie dopuszczać ciała do głosu. Dlatego każdy z nas musi szczerze zadać sobie pytanie, ile czasu w naszym życiu Duch musi poświęcać na próby usunięcia tego, co pochodzi z ciała, a ile sposobności dajemy Mu, aby zajął nas chwałą naszego Pana. Niestety musimy przyznać, że o wiele częściej Duch musi zwalczać to, co pochodzi ze starej natury i co przeszkadza nam w naśladowaniu Pana. Dopiero w chwale będzie mógł okazać na nas pełnię swojej mocy, aby w sposób nieograniczony objawić nam wspaniałość Chrystusa. Wtedy nie będzie już przeszkód, abyśmy radowali się pięknością Pana. Nie powinniśmy jednak czekać, aż zostaniemy wzięci z tej ziemi. Duch Święty między innymi właśnie po to został zesłany, aby tu na ziemi świadczyć o Panu Jezusie i wpisać w nasze serca Jego chwałę. W tej służbie Ducha rozróżniamy cztery aspekty. Po pierwsze, Duch Święty objawia nam chwałę Pana. Po drugie, wkłada nam chwałę Pana do serc. Po trzecie, sprawia, że chwała Pana staje się widoczna w nas. Po czwarte, uzdalnia nas do przynoszenia Ojcu w uwielbieniu wspaniałości i chwały Jego Syna. A. Duch Święty objawia nam chwałę Pana. Ten aspekt służby Ducha Świętego Pan Jezus zapowiedział uczniom w swojej mowie pożegnalnej. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Jana 16:14. Uwielbić. W języku polskim znaczenie tego słowa jest trudne do uchwycenia, ponieważ czasownik uwielbić nie ma wspólnego rdzenia ze słowem chwała. Niemniej jednak w innych językach oba te słowa należą do tej samej rodziny wyrazów i są ze sobą ściśle powiązane. Na przykład w niemieckim Verherrlichen, die
Herrlichkeit. W angielskim glorify, glory. Zgodnie z tym uwielbić kogoś oznacza ukazać jego chwałę, inaczej doskonałość, wspaniałość, cnoty i tak dalej. Uwielbić jakąś osobę znaczy nic innego, jak ukazać jej wspaniałość i znakomitość. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy, że Pan Jezus na krzyżu uwielbił Boga, gdyż tam doskonale pokazał, kim Bóg jest światłością i miłością i objawił Jego istotę. Tak więc nieustannym staraniem Ducha jest zapoznawanie nas z cnotami Pana Jezusa. Przedstawia nam Go jako Syna Bożego, który zstąpił z nieba i jako doskonałego człowieka, który nie szczędził swoich sił w służbie dla Boga. Duch Boży pokazuje Jego głębokie uniżenie, posłuszeństwo, poświęcenie i oddanie Bogu, Jego miłosierdzie, cierpliwość, dobroć. Możemy Go podziwiać we wszystkich szczegółach życia na ziemi. Pragnieniem Ducha Bożego jest, abyśmy z zachwytem powtórzyli za oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami. Wszystko w Nim jest rozkoszne. Rozdział 5, 16 werset. Już synowie Koracha powiedzieli o Nim proroczo. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Psalm 45, 3. Nie ma nic, co mogłoby się równać z Panem Jezusem. Duch Święty pragnie utwierdzić w nas to przekonanie. Jakim środkiem posługuje się Duch Boży, aby pokazać nam chwałę Pana? Swoim Słowem. Na wszystkich stronach Biblii odnajdujemy Pana Jezusa i Jego niepowtarzalne piękno. W licznych obrazach i symbolach Starego Testamentu, zaś w Nowym Testamencie w sposób bezpośredni. Naszym zadaniem natomiast jest codzienne odkrywanie z modlitwą i pod kierownictwem Ducha Świętego chwały tego, którym Ojciec ma upodobanie. Naszym zadaniem natomiast jest codzienne odkrywanie z modlitwą i pod kierownictwem Ducha Świętego chwały tego, w którym Ojciec ma upodobanie. Duch Święty wkłada w nasze serca chwałę Pana. Zajmować się wspaniałością Pana, aby ją poznać i podziwiać, to jedna rzecz. Czymś innym natomiast jest głębokie przyjęcie jej do serca. Również do tego potrzebujemy służby Ducha. Paweł pisał do Efezjan, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Rozdziały 3:16 do 17. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Rozdział 3:16-17. Wiemy, że aby w tym świecie być efektywnym świadectwem dla naszego Pana i Zbawiciela, nie możemy się obejść bez Ducha Bożego jako źródła mocy w nas samych. Widzimy to m.in. w Dziejach Apostolskich 1:8.
ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jednak nie o to tutaj chodzi. W tym miejscu Duch zostaje nazwany Duchem Ojca. Tutaj chodzi o miejsce, jakie Chrystus, centrum wszystkich zamysłów Bożych, zajmuje w naszym sercu. Dla Ojca nie istnieje nic większego niż umiłowany Syn. Na Niego zawsze spogląda z upodobaniem. To dlatego dał nam swego Ducha, abyśmy byli w stanie wspólnie z Nim podziwiać źródło Jego radości. Duch Ojca zawsze pociąga nas do Syna, tak jak Duch Syna przybliża nas do Ojca. Widzimy to w Galacjan 4:6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Jest to zatem relacja obustronna. Duch nie poprzestaje na ukazywaniu nam chwały Syna. On chce zaprowadzić nas dalej. Chrystus ma przez wiarę mieszkać w naszych sercach. Zaś my mamy być zakorzenieni i ugruntowani w miłości. To nie jest zwykła teoria, lecz są to sprawy w bezpośredni sposób wiążące się z praktycznym życiem. Tam, gdzie mieszkam, czuję się jak u siebie. Jeżeli Chrystus mieszka w moim sercu, to nie jest tam już tylko przychodniem i gościem, lecz posiada prawa Pana domu i gospodarza. Im bardziej zachwycony jestem Jego chwałą, tym więcej spraw i sfer mojego życia podporządkowuję Jego rządom. Chrystus pragnie mieszkać w moim sercu, a Duch pracuje nade mną, aby Mu to umożliwić. To prowadzi nas bezpośrednio do kolejnego aspektu. Duch Święty sprawia, że chwała Pana jest widziana w nas. Gdy Pan Jezus, jako centrum zamysłów Boga, mieszka w moim sercu i jeśli powierzyłem Mu panowanie nad moim życiem, to z całą pewnością zostanie to zauważone przez ludzi z mojego otoczenia. Właśnie do tego dąży Duch Boży. Chce w moim życiu zrodzić owoc Ducha, o którym apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Galacjan 5 rozdział 22 do 23 wersetu. Te wspaniałe cechy pozostają w kontraście do czynów ciała starej natury, o których apostoł pisał kilka wersetów wcześniej. Wyłącznie Duch Święty jest w stanie sprawić, aby w nas widoczne były cnoty, które jedynie w Panu Jezusie dostrzegalne były w pełnym blasku, bez jakiegokolwiek cienia. Owocem Ducha nie jest zatem jakiś dobry uczynek, który wykonamy dla Boga. Nie obejmuje on także ludzi, których przyprowadzimy do Pana Jezusa, chociaż niewątpliwie obie te sprawy powinny mieć swoje stałe miejsce w naszym życiu. Owocem Ducha jest to, co Duch Boży zdoła odzwierciedlić w nas z cech Pana Jezusa. Zauważmy również, że nie jest tutaj mowa o owocach Ducha, lecz o owocu. Jest to jeden owoc, harmonijna całość, oglądana w doskonałości w Panu Jezusie.
pięknym przykładem wierzącego, w którym ów cel ducha rzeczywiście został osiągnięty, jest Szczepan. Na krótko przed ukamienowaniem, gdy otoczony był wrogo usposobionymi wobec niego, przepełnionymi nienawiścią ludzi, podniósł swoje oczy ku niebu. Inspirowany mocą ducha pisarz relacjonuje: on zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 55 werset. A jaki był tego efekt? Chwilę później usłyszymy z ust Szczepana prośbę: Panie, nie policz im grzechu tego. Jakże bardzo w tych trudnych chwilach przypomina nam Pana Jezusa, który modlił się tymi słowami: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34. Wypełniony Duchem Świętym, wierny sługa został przemieniony w obraz swego Pana. W ten sposób wypełniły się słowa apostoła Pawła: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntian 3:18. Dla każdego chrześcijanina jest to codziennym wyzwaniem, aby Duchowi Bożemu dać więcej miejsca w swoim życiu, tak aby mógł ukształtować w nas obraz Chrystusa. Galacjan 4:19. Duch Święty uzdalnia nas do przynoszenia Ojcu w uwielbieniu wspaniałości Jego Syna. Ludzie, w których sercach mieszka Chrystus i którzy przez Ducha wypełnieni są Jego osobą, mają pragnienia wykraczające poza przejawianie cech Pana Jezusa w ich praktycznym życiu. Duch Święty uzdalnia ich również do oddawania Ojcu czci w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 werset. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię, jestem z Tobą, jestem Nim. To ma być 23 werset. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Chrześcijańskie uwielbienie jest czymś o wiele więcej niż tylko wyrażaniem podziwu i składaniem hołdu z głęboką bojaźnią i czcią. Jest czymś więcej. Chrześcijańskie uwielbienie to przynoszenie Ojcu duchowych ofiar, które wskazują na dzieło i osobę Pana Jezusa. Apostoł Piotr w 2 rozdziale swojego pierwszego listu pokazuje, że wierzący tworzą królewskie, święte kapłaństwo. Jako królewscy kapłani zwiastujemy cnoty Pana Jezusa, czyli w naszym praktycznym życiu pokazujemy, kim On jest. Jako święci kapłani służymy nie otaczającemu nas światu, lecz Bogu. Jemu opowiadamy o tym, co znaleźliśmy w osobie i dziele Jego umiłowanego Syna. Jest to prawdziwie chrześcijańskie uwielbienie, będące efektem działania Ducha Bożego w nas. Obie strony stanowią niepodzielną jedność. Jeżeli Duch wypełnia nasze serca wspaniałością Pana Jezusa,
zawsze będzie to prowadziło do dwóch rzeczy. Jego cechy będą widoczne w nas i dostrzegane przez otaczających nas ludzi. Z drugiej zaś strony będziemy odczuwali potrzebę, by w uwielbieniu opowiadać Bogu o tym, co widzimy w Jego umiłowanym Synu. Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami została porównana z ogrodem, w którym oblubieniec znalazł swoją radość. Ogród ów został opisany w rozdziałach 4:12 do 5:1 tej księgi. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu. Nard i szafran, trzcina i cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aloesem, ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico, zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem, wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Oblubieniec znalazł wonne przyprawy i owoce. Wskazują one na Pana Jezusa. Wonne rośliny mówią o Jego cnotach, które w uwielbieniu przynosimy przed Ojca. Natomiast owoce symbolizują przejawiające się w naszym praktycznym, codziennym życiu cechy tego Bożego człowieka. Obie te rzeczy są dziełem Ducha Bożego w nas. W życiu Marii z Betanii odnajdujemy zarówno owe wonne przyprawy, jak i owoce. Gdy namaściła stopy Syna Bożego, przez co dom napełnił się wonią maści, okazała się prawdziwym czcicielem, którego serce było wypełnione po brzegi chwałą Jezusa. Ewangelia Jana 12, od 1 do 8. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów Jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Jednocześnie Pan Jezus potwierdził, że czyn ten był dobrym uczynkiem, spełnionym wobec Niego, Mateusza 26:10.
A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Gdy została zaatakowana, nie broniła się i tym samym przejawiła usposobienie swojego mistrza. Jej serce w uwielbieniu skierowane było na Niego. Czyż nie możemy wiele się od niej nauczyć? Streśćmy nasze dotychczasowe rozważania słowami apostoła Pawła. W pierwszym liście do Koryntian 6,19 pisze, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Ten niezaprzeczalny fakt ma swoje konsekwencje. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 Koryntian 6,20. Gdy Bóg jest rzeczywiście uwielbiony w nas, na pierwszym planie postawiony zostaje Chrystus. Właśnie do tego zmierza Duch Święty każdego dnia w naszym życiu na ziemi.